Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ksiądz Natanek oddala się od tradycji i teologii Kościoła. Zapraszam. Na samym początku, nauczony już doświadczeniem z widzami księdza Natanka, zaznaczam, że jestem kapłanem, który odprawia tylko mszę świętą trydencką. Zostałem w ten sposób uformowany w seminarium kapłańskim Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. A więc przeszedłem tradycyjną formację, nigdy w życiu nowej mszy nie odprawiłem. Oczywiście u nas absolutnie nie ma mowy o komunii na rękę. Również jeśli chodzi o wodę święconą w kościołach, to jest ona w naszych cały czas obecna. Bowiem pod poprzednimi materiałami, które były poświęcone księdzu Natankowi, właśnie 80% komentarzy krytycznych zaczynało się od tego, a zacznijcie najpierw w ogóle udzielać komunię po Bożemu do ust i przywróćcie wodę święconą do waszych kościołów. A więc zaznaczam, że u nas to w ten sposób wygląda. Był taki czas, dosyć już dawno temu, kiedy ksiądz Natanek faktycznie mówił rzeczy bardzo prawdziwe, kiedy zaznaczał rzeczy, o których inni nie mówili, kiedy mówił o kryzysie w Kościele. Był to czas, w którym ewidentnie czytał encykliki papieskie, przedsoborowe encykliki papieskie i mówił o kryzysie Kościoła. Był to czas, który rokował, w którym wydawało się, że ksiądz Natanek być może rozwinie się w stronę faktycznie takiego wojownika o tradycyjną teologię katolicką. Niestety poszło to wszystko w zupełnie inną stronę. I dzisiaj chciałbym wykazać na konkretnym przypadku, jak ksiądz Natanek dzisiaj oddala się od teologii Kościoła. Po wszystkiemu, po obiedzie moim, poszedłem na ciasto do komunikantów i mówię im: ukochani rodzice, nie zdążyłem tego dziś zrobić, bo mi to uciekło. Ale za tydzień do grzechni przyjedziecie. Bo jeśli jakikolwiek rodzic będzie chciał u mnie mieć komunię dziecka, tego samego dnia będzie musiał złożyć rodzic dziecko przysięgę. Przysięgam, jeśli nie dotrzymam słowo, ściągam na siebie klątwę. Oni słuchają mnie i mówię: musicie przyjechać w sobotę na Chrystusa Króla i złożycie uroczystą przysięgę pod kazusem klątwy, że ipso facto łamiesz, uruchamiasz klątwę. I złożycie przysięgę, że nigdy komunii nie przyjmiesz inaczej jak do ust i na kolana. Pierwszy punkt. Druga przysięga: nigdy nie przyjmiesz komunii świętej z rąk człowieka świeckiego. Nie nazywamy go szafarzem, bo tytuł szafarz od wieku jest tytułem kapłana, czyli człowieka świeckiego, który jest bałwochwalcą, pamiętaj, co można pisać, bałwochwalcą i jest świętokradcą. I człowiek ten ściąga przekleństwo na siebie, na rodzinę i na parafię. Tak mamy w naszych rodzinach. Trzeci punkt: nigdy nie przyjmę osoby komunii świętej z osoby ręki duchownej, która nie jest konsekrowana. A konsekrowany jest tylko kapłan, czyli kleryk, akolita, diakon, siostra zakonna, osoba duchowna, ale nie jest konsekrowana, nie ma papierów. I czwarty punkt: nie przyjmę nigdy komunii świętej pod dwiema postaciami. I to mi złożą rodzice w sobotę. Ale będąc teraz w Eremie, dzieci, ja czuję napięcie, bo Pan Bóg mi daje łaskę przewidzenia wydarzenia i że przeciwnik uderza. Rozumiecie? Daje mi łaskę. Więc postanowiłem, czytając te książki, modląc się, że tą przysięgę rozłożymy na wszystkich, którzy tu jutro przyjadą w sobotę. A więc pod wpływem prywatnych objawień ksiądz Natanek wymaga od wszystkich swoich wiernych
przysięgi, że nigdy nie przyjmą Komunii Świętej na rękę, co samo sobie faktycznie nie jest dobrą, nie jest godną formą przyjmowania Komunii Świętej. Oczywiście, jak wspomniałem, u nas absolutnie taka forma przyjmowania Komunii Świętej jest nie do pomyślenia. Ale również jego wierni muszą przysięgać, że nie przyjmą Komunii Świętej z rąk diakona. I podstawą do wymagania takiej przysięgi jest objawienie prywatne. Otóż zgodnie z tradycyjną dyscypliną przed soborem, gdyby badano jakiekolwiek objawienie prywatne, w którym zawarta byłaby informacja, że diakon absolutnie nie może udzielać Komunii Świętej, to od razu każdy teolog powiedziałby, to objawienie z całą pewnością nie pochodzi od Boga. Powiem, jedną z zasad oceniania takich objawień prywatnych była zgodność, absolutna, całkowita zgodność z teologią i praktyką liturgiczną Kościoła. Tutaj nie mogło być żadnej niezgodności. Jeśli Pan Bóg, jeśli jakieś objawienie pochodzi od Pana Boga, jeśli Bóg daje takie objawienie, to ono z całą pewnością będzie spójne z tym, co Kościół naucza. Inaczej oczywiście, że takie objawienie od Pana Boga nie pochodzi. Natomiast tradycyjnie Kościół jak najbardziej nauczał, że diakon może udzielać Komunii Świętej. Zacytuję tutaj stare prawo kanoniczne, czyli prawo kanoniczne z 1917 roku. Jest to prawo kanoniczne, które zbiera przepisy, które już obowiązywały w Kościele przeważnie od 1000 lat lub nawet dłużej. Czyli mamy tutaj do czynienia z wyrażeniem długowiecznej praktyki Kościoła. I również oczywiście praktyki akceptowanej przez wszystkich świętych Kościoła katolickiego, praktyki akceptowanej przez wszystkich katolickich teologów, praktyki, która była stosowana za czasów świętego Piusa X, świętego Piusa V i jeszcze wcześniej. To jest z prawa kanonicznego z roku 1917, De ministro sacre communionis, kanon 845, paragraf 1. Minister ordinarius sacre communionis est solus sacerdos. Tutaj wszystko jest, jeszcze by się zgadzało. Ministrem właściwym, zasadniczym jest Komunii Świętej, jest tylko kapłan. Jednak w paragrafie 2 czytamy. Extraordinarius est diaconus, de ordinarii loci vel parochi licentia, gravi de causa concedenda. Quo in caso necessitatis legitime presumitur. A więc nadzwyczajnym jest diakon, który za zgodą ordynariusza miejsca lub proboszcza ze względu na poważną przyczynę, która to zgoda w przypadku konieczności powinna być, może być zakładana, może być przyjęta. A więc co nam tutaj prawo kanoniczne mówi? Mówi nam, że zasadniczym, zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej jest kapłan. Wynika to z tego, że kapłan konsekruje. Skoro on konsekruje, to jest naturalne, że on również tej Komunii Świętej udziela. Jednak szafarzem nadzwyczajnym, według tradycyjnej teologii Kościoła, według praktyki Kościoła, przynajmniej tysiącletniej, długowiecznej praktyki Kościoła, szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej jest diakon. Diakon, który już otrzymuje wyższe święcenia kapłańskie, choć oczywiście nie jest to jeszcze pełnia tych święceń, nie może on odprawiać jeszcze mszy świętej, jednak jak najbardziej może on udzielać Komunii Świętej, jeśli jest ku temu jakaś poważna potrzeba. Zwykle jeśli wiernych było po prostu bardzo dużo i ten czas oczekiwania na Komunię Świętą byłby długi, to pozwalano od razu takim diakonom udzielać Komunii Świętej. Czytamy w samym prawie kanonicznym, że jeśli jest poważna potrzeba, to nawet tą zgodę proboszcza czy też ordynariusza miejsca należy zakładać, że ta zgoda będzie. Czyli widzimy, że tutaj prawo kanoniczne traktuje stosunkowo luźno ten przepis. Za zgodą, a jeśli jest jakaś poważna potrzeba, to można nawet założyć, że taka zgoda będzie. Argumentacja właśnie rodem z kazań księdza Natanka, że diakon nie ma jeszcze namaszczonych dłoni, nie jest argumentacją, która byłaby stosowana kiedykolwiek w teologii katolickiej. To znaczy, nigdy nie traktowano namaszczenia dłoni jako koniecznego warunku do tego, żeby dotykać Najświętszego Sakramentu.
Jest to pewna nowość, właśnie coś niezgodnego z tradycyjnym nauczaniem Kościoła, a więc również coś podejrzanego. Coś, co byłoby wystarczającą potrzebą w normalnych, zdrowych czasach, aby katolicki teolog, czy też teolodzy, którzy zostali, komisja, która została wyznaczona do zbadania takich objawień, powiedziała, że to objawienie z całą pewnością od Pana Boga nie pochodzi, bowiem nie zgadza się z teologią Kościoła, z praktyką liturgiczną Kościoła, wielowiekową praktyką liturgiczną Kościoła. No można by powiedzieć, że ale przecież to taki drobiazg, jakby tutaj ksiądz Natanek tylko po prostu jakby radykalizuje bardziej ten przepis. No prawo kanoniczne pozwalało, no dobrze, a tutaj Matka Boża po prostu wymaga od nas trochę więcej, tak, żeby diakon również nie udzielał i tylko kapłan. Czy to faktycznie jest coś strasznego? Przecież to nie jest nic przeciwko wierze. Otóż uwaga, jest to coś absolutnie strasznego. Dlaczego? Dlatego, że to jest kluczowy krok do odrzucenia katolickiej wiary. Czy przyjmowanie komunii tylko od kapłana jest takim krokiem? Nie sam fakt przyjmowania, tylko to, że ksiądz Natanek i teraz jego wierni przyjmują, że to, co w tych objawieniach prywatnych zostaje powiedziane, jest ważniejsze od tego, co Kościół nauczał przez całe tysiąclecia. I to jest krok decydujący. To jest krok do schizmy, to jest krok do herezji. To jest krok, który pokazuje już, że ważniejsze dla księdza Natanka są te objawienia prywatne, które on sam swoim autorytetem ocenił jako wiarygodne, tak? I teraz przyjął je za tak ważne źródło informacji, że są one dla niego bardziej istotne od nauczania Kościoła, od praktyki Kościoła, która trwała 1000 lat lub dłużej. To oznacza, że w tej chwili w tych objawieniach może zostać powiedziane cokolwiek. I zawsze w przypadku fałszywych objawień dzieje się to właśnie w ten sposób. Najpierw mnóstwo pobożnych treści, później powoli treści pobożne, ale jakoś tak obok teologii Kościoła, później coraz bardziej przeciwko teologii Kościoła, aby na końcu wyjechać z jakimiś grubymi herezjami. Każde fałszywe objawienie prywatne do tego zdąża, aby odciągnąć ludzi od nauczania Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby odciągnąć ludzi od nauczania tradycyjnego, nauczania Kościoła, nauczania, które Kościół przekazywał przez prawie 2000 lat. Podobnie stało się to z Mariawitami, którzy też zaczynali bardzo pobożnie. Tak, oni też zaczynali jako, powiedzmy, taki ruch reformatorski, jako taki ruch, który miał właśnie wskazywać na jakieś tam błędy, nadużycia w Kościele, który chciał takiego odnowienia, który zaczynał się bardzo pobożnie. Ale jak się skończył? Dla Mariawitów z czasem Matka Kozłowska stawała się coraz większym autorytetem, coraz większym. Także mogła mówić rzeczy, które nie były zgodne z właśnie tradycyjną teologią Kościoła. Najpierw tak trochę obok, aby później ostatecznie można było dojść do takich przekonań. Tutaj tylko część Mariawitów doszła do takich przekonań, ale część faktycznie doszła, że kapłani powinni brać za żony siostry zakonne i ich dzieci będą niepokalanie poczęte, bez grzechu pierworodnego. Dlatego też nie należy ich chrzcić. Do takich wniosków ostatecznie dochodzą Mariawici. Dlaczego? Dlatego, że autorytet jakiejś właśnie takiej natchnionej, w cudzysłowie, natchnionej Bożej osoby, bardzo pobożnej, wielkiej, wielkiej tutaj matki, autorytet ten stawiają wyżej, zaczęli stawiać wyżej niż teologię Kościoła, niż to, co Kościół nauczał zawsze i wszędzie. Jeśli się ten krok zrobi, to już kolejne kroki w stronę jakiejkolwiek herezji są już bardzo, bardzo proste. I tutaj widać, że ksiądz Natanek ten krok właśnie zrobił. Jakieś objawienie prywatne, przecież niepotwierdzone, tylko on sam sobie je ocenił, ocenia wyżej niż tradycję Kościoła, niż to, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał. To jest krok, po którym moim zdaniem nie ma już odwrotu, po którym co może go jeszcze zatrzymać, skoro wyżej traktuje te objawienia, niż wyżej je ceni, niż to, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał. Może teraz być kolejne objawienia powoli, tak, będą coraz dalej od teologii Kościoła, coraz dalej, tak aby w końcu stworzyć faktycznie z zwolenników księdza Natanka naprawdę już zupełnie oddaloną od teologii Kościoła, od nauki Pana Jezusa sektę, podobną do Mariawitów.
Zwrócę tutaj jeszcze uwagę tylko na jedną rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Pokażę tutaj zdjęcie mszelniku wydanego przez księdza Natanka, który zawiera formularze mszalne stworzone przez niego lub stworzone przez osoby z nim związane, ale zaakceptowane przez księdza Natanka. Otóż tworzenie formularzy mszalnych było zawsze zarezerwowane dla władzy kościelnej. To jest rzecz, którą sam Rzym powinien akceptować. Ingerencja w liturgię, właśnie taka samozwańcza ingerencja w liturgię również pokazuje brak tego katolickiego ducha. W tym momencie zamieszania, w tym czasie wielkiego kryzysu liturgicznego, kiedy każdy w liturgii robi co chce, absolutnie nie wolno teraz coś modzić w liturgii i próbować każdy teraz, jeśli zacznie sobie tworzyć swoje własne formularze mszalne zgodnie ze swoim uznaniem, to każdy się czyni wtedy swoim papieżem. Każdy przyznaje sobie kompetencje, które wcześniej były zarezerwowane dla najwyższych władz kościelnych. I to również pokazuje po prostu brak katolickiego ducha. W tym czasie wielkiego zamieszania, wielkiego kryzysu w Kościele, bo on przecież jest, to jest straszliwy kryzys Kościoła i ksiądz Natanek zauważa wiele faktycznych, realnych problemów. To jest zrozumiałe, że w tej swojej pierwszej fazie faktycznie przyciągnął wiele pobożnych osób, które dostrzegały, że coś w Kościele dzieje się nie tak. Jednak w tej chwili to już ewidentnie jest droga do sekty. Myślę, że on zaczął całkiem dobrze, ale poszedł w zupełnie niewłaściwą stronę. Nie wziął pod uwagę tych podstawowych ostrzeżeń wielkich nauczycieli życia duchowego, którzy mówili, że z objawieniami prywatnymi trzeba bardzo uważać, a jeśli tylko one w jakikolwiek sposób zaprzeczają, nie są zgodne z teologią Kościoła, to od razu trzeba je odrzucić, od razu trzeba się zdystansować, bo to na pewno jest mamienie szatańskie. I niestety ksiądz Natanek poszedł w tą stronę, ulega takim objawieniom i bez wątpienia to już nie pójdzie w dobrą stronę. To znaczy wymagałoby to teraz takiego naprawdę bardzo poważnego nawrócenia, zawrócenia z tej drogi i przyjęcia za autorytet tego, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał, czyli po prostu Bożego objawienia, tego prawdziwego objawienia przekazanego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa apostołom, depozytariuszem tego objawienia jest Kościół, który to, co zawsze i wszędzie nauczał, to jest to Boże objawienie. On nam, Kościół nam to przekazuje. Przy tym musimy trwać. I to, że dzisiejsza hierarchia błądzi, że ona popełnia straszliwe błędy, to jest fakt i to jest tragiczne, ale to nie oznacza, że powinniśmy my też wpadać, ci, którzy chcą bronić Kościoła, bronić nauki Kościoła, że mamy wpadać w podobny błąd i zamiast bronić tego, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał, to iść za jakimiś mamieniami. Bo to są mamienia szatańskie. Wszystko, co jest niezgodne z nauką Kościoła, jest bez wątpienia mamieniem szatańskim. A więc te objawienia bez wątpienia są mamieniem szatańskim. Takie objawienia, które mówią, że nikt nie może udzielać, nawet diakon Komunii Świętej, to jest bez wątpienia mamienie szatańskie, bowiem jest to niezgodne z tradycyjną nauką Kościoła. I ja wzywam wszystkich, którzy jeszcze mają jakieś pozostałości katolickiego ducha, którzy podążają za księdzem Natankiem, żeby absolutnie zeszli z tej drogi, bowiem to jest droga szatańskiego zniewolenia, to jest droga mamienia szatańskiego, droga, która prowadzi do stworzenia kolejnej sekty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.